STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. Wojtek, za tobą debiut w Ekstraklasie. Można powiedzieć, słodko-gorzki smak tego debiutu. Z jednej strony doczekałeś się tego pierwszego występu w najwyższej klasie rozgrywkowej, no z drugiej strony debiut, który zakończył się przegraną. Chociaż akurat tutaj, no właśnie, jak oceniasz swoją grę w tym spotkaniu z Piastem Gliwice? No na pewno zdarzały mi się błędy jak każdemu, aczkolwiek no myślę, że wyglądało to całkiem pozytywnie jak na pierwszy mecz. Nie ukrywam, że chłopaki bardzo mi pomagali, czy doświadczeni Taras Romańczuk, czy Kuba Wójcicki w ustawieniu. No ale tak jak powiedziałeś wcześniej, no słodko-gorzki debiut, bo w końcu doczekałem się tego pierwszego meczu, a z drugiej strony no niestety przegraliśmy. Mhm. Wojtek, przed Wami ostatni mecz tutaj przy Słonecznej. Zawsze się mówiło o tym, że Stadion Jagiellonii był zawsze taką twierdzą, gdzie ciężko było rywalom zdobywać punkty. No w tym sezonie tak, przynajmniej w tym roku tak niestety nie było, ponieważ tylko jedno zwycięstwo udało się odnieść właśnie nad Śląskiem Wrocław i z tym Śląskiem Wrocław rozegracie tutaj ostatni mecz. No na pewno gdzieś tam te mecze u siebie nam w tej rundzie no, nie za bardzo wychodziły, ale mówię, no patrząc na sytuację w tabeli, gramy już można powiedzieć o swój własny honor, o dobro klubu, o dobro swoje. I nie pozostaje nam nic innego, jak wyjść, walczyć, bo tak jak mówię, no nie mamy już więcej nic do stracenia. Wojtek, ostatnie tygodnie, w zasadzie można powiedzieć od początku tej rundy, formacja defensywna Jagiellonii jest jedną z najmniej, że tak powiem, stabilnych. Chodzi o to, że tam cały czas dochodzi do jakichś rotacji wynikających z bardzo różnych przyczyn. Czy to kontuzje, czy to kartki, czy to jeszcze jakieś inne decyzje personalne. Ciężko w zasadzie znaleźć dwa mecze, gdzie byśmy zaczynali w tym samym składzie defensywnym. Ostatnio grałeś, bo wiadomo, kontuzje, kartka Iwana i tak dalej. Natomiast jak na ciebie, jako na defensora, który wchodzi do składu, musi zagrać w zestawieniu, no, gdzie w zasadzie podejrzewam, że nie wiem, czy wy kiedykolwiek na Gierce wygraliście w takim zestawieniu, to jest z Dawidem, z Bartkiem i z Kubą. Ciężko się odnaleźć w takiej sytuacji? Znaczy, czy ciężko, to nie, bo myślę, że tak jak powiedziałeś, no, trenujemy razem już od dobrego czasu, więc no, myślę, że każdy, bez względu na to, kto z kim miałby grać, to dogadywałby się przynajmniej dobrze, nie? Bo tak jak mówię, no, w treningu mamy cały czas ze sobą do czynienia, wiemy, znamy zachowania poszczególnych zawodników i gdzieś tam te zgranie musiałoby występować. Wojtek, w niedzielę graliście przeciwko Piastowi Gliwice, który cały czas jest wiceliderem, do niedawna jeszcze bronił tytułu mistrzowskiego. Jak cenne dla ciebie, jako dla młodego zawodnika, jest rywalizacja z takimi zawodnikami jak, nie wiem, Jorge Felix czy Piotr Parzyszek? No na pewno są to bardzo dobrzy zawodnicy, co pokazuje siłę ofensywną Piasta, bo jak wiemy, strzelają dużo bramek. No na pewno cenne doświadczenie, mogłem zobaczyć jak to funkcjonuje na boisku w Ekstraklasie z boiska, nie tylko z ławki czy z trybun, więc no, na pewno to myślę, że to zaprocentuje w najbliższych meczach i tygodniach. Mhm. Wojtek, tak jak mówiliśmy, pomimo porażki wydaje się, że nie zagrałeś jakiegoś katastrofalnego meczu. Wiadomo, przegrana 0-2, więc przez ten pryzmat jest oceniana cała drużyna. Natomiast wielkich błędów indywidualnych nie popełniałeś. Czy uważasz, że do końca sezonu, czyli w tych dwóch meczach, dostaniesz jeszcze jakąś szansę od trenera Petewa? No to już zostałem do analizy czy oceny sztabu szkoleniowego. Na koniec jeszcze pytanie o Śląsk Wrocław, zespół, który w tej chwili zajmuje czwarte miejsce. Można powiedzieć, że jeżeli chodzi o siłę ofensywną, a w zasadzie o charakter gry w ofensywie, troszeczkę przypominają Piasta Gliwice, z przodu silny Erik Exposito, no i przede wszystkim mały, szybki Robert Pich, który tam
potrafi narobić dużo, dużo krzywdy defensywom, szczególnie naszej defensywie, gdzie często lubił nam strzelać gole. No na pewno tam też, jak pokazuje sytuacja w tabeli, Śląsk też ma bardzo dobrą ofensywę. Są tam bardzo ograni, doświadczeni zawodnicy w ekstraklasie. No ale mówię, z kim byśmy nie grali, czy to z ŁKS-em, czy ze Śląskiem, to musimy wyjść w 100% skoncentrowani i skupieni na swojej pracy. Powtórzę jeszcze pytanie to samo, które zadałem Damianowi. Jak oceniasz ten sezon? Przychodziłeś tutaj w trakcie już sezonu, pod koniec sierpnia do Jagiellonii, jako młody defensor. Rozegrałeś dwa spotkania, jedno przeciwko Krakowi, można powiedzieć, przeciwko finaliście Pucharu Polski. Drugi mecz przeciwko Piastowi Gliwice, który już wiadomo, że zakończył na podium. Niby dwa mecze, ale z drugiej strony z drużynami, które no, biją się o medale, o trofea. No, na pewno ten sezon był dla mnie takim sezonem nauki. Przyszedłem, zobaczyłem, jak to wygląda w profesjonalnym klubie. Z początku jeszcze, jak pracował z nami trener Mamrot, to bardzo dużo nauczyłem się od niego pod względem taktycznym, takim czysto piłkarskim. No i na pewno gdzieś tam przychodząc tu oczekiwałem, że będę dostał więcej szans, aczkolwiek no takie jest życie, taka jest piłka i nie ma co się nad sobą żalać, tylko trzeba dalej pracować i pokazywać swoją wartość. STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok.